Witajcie drodzy, kończymy dzisiaj trzeci tydzień Adwentu. Wchodzimy w najpiękniejszy czas bezpośredniego przygotowania i dzisiaj poprowadzi nas w rozważaniu psalm responsoryjny, refren tego psalmu, który mówi: pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Rozważając ten psalm, zastanawiałam się, gdzie jest to miejsce pełne pokoju, gdzie jest to upragnione i wołane przez nas miejsce. Przyjdź, Panie Jezu, niech pokój zakwitnie. Zły duch ciągle chce, abyśmy byli pełni niepokoju, abyśmy byli tymi, którzy drżą, którzy się boją, którzy są smutni i nieszczęśliwi. Tymczasem zachęcam Was, abyśmy dzisiaj razem w tej naszej rodzinie zoomowej chwycili tę obietnicę. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Jest to możliwe. Prośmy o to, abyśmy wyczekiwali tego przyjścia Pana, chwytając się Jego słowa, chwytając się Jego obietnicy. Ze wszystkich sił, w łasce Bożej zanurzeni, starajmy się zachowywać pokój w sercu, pokój w naszych rodzinach. Starajmy się i prośmy Pana o tę łaskę, abyśmy byli w strumieniu Jego pokoju. Po ludzku jest to bardzo trudne, ale my nie chcemy żyć tylko po ludzku. Chcemy żyć w strumieniu łaski Bożej. Więc prośmy dzisiaj Matkę Bożą, tę, która cała zanurzona w świetle, niesie nam do dzisiaj przesłanie pokoju, aby nam wypraszała tę łaskę. Niech wychodźmy z obecności Bożej w sercu. Cokolwiek robimy, niech ten strumień światła czyni w nas pokój. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Adwentu, módl się za nami. Kochani, módlmy się w tym ostatnim tygodniu o pokój dla całego świata, dla siebie nawzajem. Wspierajmy się w naszej rodzinie zoomowej i wszystkich, którzy są z Wrocławia lub z okolic Wrocławia, zapraszamy na rekolekcje, które rozpoczynamy już jutro we Wrocławiu. Do zobaczenia.